Cześć, witaj na moim podcaście przygotowania, czyli miejscu, gdzie rozmawiamy o podróżach, przygodach, językach i szeroko pojętej zagranicy. Na odcinku się co drugi piątek na takich platformach jak YouTube, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts i Spreaker. Zapraszam Cię do subskrybowania i obserwowania podcastu na Twojej ulubionej aplikacji podcastowej, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami. A jeżeli teraz słuchasz mnie na Spotify lub Apple Podcast, to będę bardzo wdzięczna, jeżeli ocenisz mój podcast. Wystarczy, że wybierzesz liczbę gwiazdek, która Twoim zdaniem jest odpowiednia. Dzięki temu mój podcast będzie promowany i trafi do większej ilości odbiorców. Z góry dziękuję. Witajcie słuchaczki i słuchacze. W sumie nie odzywałam się do Was trochę. Ale było to związane z pewnymi zmianami u mnie w życiu, i dzisiaj w tym odcinku 66 chciałabym sobie właśnie z Wami porozmawiać, opowiedzieć trochę o tym, co się zmieniło u mnie, jakie mam plany i jak to wszystko będzie wyglądało. Może zacznę od tego, że jestem w Kapadocji, w Turcji. Przyleciałam tutaj dwa dni temu, 20 lipca, to znaczy tutaj do Turcji, bo leciałam do Antalii, ale moim miejscem docelowym właśnie była Kapadocja, ponieważ wymarzyłam sobie, że w swoje urodziny polecę balonem i tak się właśnie dzisiaj zdarzyło. Kończę 31 lat dzisiaj i udało mi się spełnić to marzenie, a w ogóle jak ono się pojawiło u mnie, to było jakoś tak pod koniec zeszłego roku. Oglądałam na Instagramie relacje dziewczyny, która działa pod kątem, pod nazwą Traveliway, i Monika spędziła Erasmusa w Turcji i wymarzyła sobie też lot balony w Kapadocji. Jak zobaczyłam jej relację z tego lotu, to postanowiłam, że po prostu ja też koniecznie muszę to zrobić i potem właśnie pojawiła się taka mała chęć na to, aby zrobić to właśnie w moje urodziny. W tamtym też momencie zaczęłam też rozmyślać nad pewnymi zmianami w moim życiu, bo pracowałam, przebywałam w Polsce, głównie w moim mieście rodzinnym, ale tam sobie jeździłam trochę po Polsce, ponieważ pracowałam zdalnie, ale było to tylko możliwe z terenu Polski, o czym też ci, którzy słuchają mnie na bieżąco wiedzą, bo nagrałam odcinek poświęcony właśnie temu zagadnieniu i tak wtedy pojawiły się takie pierwsze myśli w mojej głowie, że po pierwsze chciałabym właśnie polecieć balon w Kapadocji i że po prostu chciałabym wyjechać na dłużej, bo jednak takie wyjazdy nawet na dwa tygodnie, czy nawet na trzy tygodnie, na te wykorzystanie tego urlopu, który mamy ustawowo u mnie, to już jest 26, to jednak jest za mało, żeby w jedno miejsce odkryć. Jak dla mnie, ja lubię trochę jeździć na dłużej i wtedy właśnie pojawił się taki pomysł, aby pracować do końca mojej umowy, miałam umowę na 6 miesięcy, właśnie jest ona ważna do końca lipca, ale obecnie już nie pracuję, ponieważ odebrałam sobie zaległy urlop, więc wtedy to tak się w mojej głowie złożyło. Z jednej strony stwierdziłam, że fajnie byłoby wyjechać, po prostu zakończyć tą umowę i jej nie przedłużać. To akurat się zazębiało właśnie z moimi rodzinami i miałam taki plan, o którym myślałam przez wiele miesięcy, to cały czas miałam z tyłu głowy i w stu procentach nie wiedziałam, czy zdecyduję się na te kroki, ale jednak się udało, ale powiem Wam, że nie było łatwo, bo pojawiały się pewne trudności, zakręty, ale muszę przyznać, że tak wewnątrz siebie czułam taką pewność tego, że to jest dobra, że to będzie dobra decyzja i nie czułam strachu. Więc tak wyszło, że bodajże pod koniec maja albo na początku czerwca kupiłam bilet w jedną stronę do Turcji. No dokładnie, tak jak wspominałam, do Antalni i wiedziałam, że stamtąd jak najszybciej chcę się dostać do Kapatocji, żeby właśnie polecieć tym lotem, tym, tym balonem dokładnie w moje urodziny. Więc kupiłam sobie lot krajowy. Do Kaiserii i z kajserii już dojechałam busikiem do mojego hotelu wczoraj. Tutaj teraz zachęcam, żebyście siedzieli mnie na Instagramie, ponieważ tam na bieżąco wrzucam relacje. Ze swojej podróży pokazuję miejsca, w którym się zatrzymuję. I właśnie tak, dzisiaj poleciałam tym balonem i chciałabym się po prostu podzielić tymi wszystkimi planami na przyszłość, których w sumie nie ma wiele, bo nie mam. Konkretnego planu. Na dzień dzisiejszy wygląda on tak, że jestem w Turcji, planuję tu zostać niecałe dwa miesiące, czyli tak do połowy września, potem wracam do Polski, i potem zobaczymy. Wchodzi mi po głowie podróż też do kraju, który już odwiedziłam, bo w Turcji, dla osób, które nie do końca wiedzą, to w Turcji spędziłam 10 miesięcy, na Erasmusie to było 7 lat temu. A potem 4 lata temu, czyli w 2018 roku przyjechałam na miesiąc i podróżowałam po Turcji, odwiedziłam pewne miejsca i teraz jakby chcę to kontynuować. Turcja to bardzo duży kraj i no, jeszcze jest dużo do zwiedzenia i też chciałam po prostu sobie pożyć, popić herbatkę, którą uwielbiam, nacieszyć się tym klimatem. I no, na pewno y, też ważne jest dla mnie to i ułatwiające, że ja dogaduję się po turecku. Znam ten język nie jakoś super perfekcyjnie, na zaawansowanym poziomie, ale naprawdę mogę mieć taką normalną konwersację. Więc mi to bardzo, bardzo ułatwia wszystko i też y, osoby, które poznaję, z którymi mam kontakt, na przykład w hotelu, są bardzo mile zaskoczeni i fajnie możemy sobie y, porozmawiać. Ale tak, już się rozgadałam trochę i może przejdę właśnie do konkretów. Wspominałam tak już, że chciałam gdzieś wyjechać. Na początku właśnie to wyglądało tak, że byłam niezadowolona z tego, że no jednak jestem w tej Polsce. Oczywiście były podróże krótsze, dłuższe na kilka dni za granicę, ale było dla mnie to niewystarczające. I nie mam żadnej pracy nagranej. Jedyne co wiem, to to, że będę jeździć po Turcji przez dwa miesiące. Oczywiście taki jest wstępny plan. Mam zakwaterowanie do końca tego tygodnia, czyli do niedzieli tutaj w tym miejscu w Kapatocji, a potem nie wiem. Dopiero będę szukać, dopiero będę się zastanawiać. Nie chciałam robić niczego z wyprzedzeniem, ponieważ no nie byłam pewna, czy będę miała ochotę już jak przyjadę do Turcji pojechać do jakiegoś miasta, czy może bardziej, nie wiem, do chłodniejszego regionu, czy może nad morze. Więc Póki co zasklaniam się ku tej trzeciej opcji, czyli że chciałabym pojechać nad morze, nad wodę, bo jeszcze nie miałam okazji się kąpać, odkąd tu przyjechałam, ale w sumie jestem no, w drugi dzień, więc, więc póki co nie mam dokładnych planów, a czym się będę zajmować na co dzień. Więc, w związku z tym, że nie mam pracy żadnej, ponieważ obecna umowa mi się kończy, ja wykorzystuję urlop, to będę chciała się skupić na prowadzeniu mediów społecznościowych, z głównym naciskiem właśnie na Instagram chciałabym właśnie zobaczyć, czy takie dzielenie się swoimi podróżami i tym, jak to wygląda, będzie mi sprawiać radość i chciałabym po prostu dodawać zdjęcia, relacje i rolki. Właśnie z tym tematem się też wiążą kolejne moje... Rzeczy, plany, nad którymi chciałabym popracować, i chciałabym po prostu zrobić dwa kursy, które już jakiś czas temu wykupiłam. W sumie jeden niedawno. To jest kurs fotografii w formie wideo, półtora godziny, i też kurs tworzenia rolek mm. na Instagrama od Ady Hirsch. To już kilka miesięcy temu kupiłam, ale właśnie teraz czuję, że przychodzi odpowiedni czas, żeby tym się. Zająć, więc po prostu będę, mam nadzieję, bawić się zdjęciami, robieniem zdjęć, nagrywaniem wideo. To na pewno też będą jakieś umiejętności, które może kto wie, mi w przyszłości się przydadzą. Kupiłam nawet specjalnie statyw taki do telefonu, żeby robić właśnie ładne zdjęcia sobie samej, bo ja sama będę podróżować. Może się spotkam z jakimiś znajomymi, ale w głównej mierze będę właśnie sama i zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Oczywiście będę chciała też dalej nagrywać podcasty, dlatego wzięłam ze sobą mikrofon, komputer mój, yy, słuchawki. Cały sprzęt jest ze mną, z czym też wiążą się bardzo zabawne sytuacje, jak przechodziłam przez kontrolę bezpieczeństwa w Turcji na lotnisku. No w Turcji są przeważnie dwie kontrole. Najpierw przechodzi się przy samym wejściu na lotnisko. Wtedy tam nie trzeba wyciągać żadnych elektronicznych sprzętów ani kosmetyków, tylko po prostu wszystkie torby, plecaki przechodzą przez kontrolę i Oficerów, oficerki, nie wiem jak takie osoby się nazywają, zainteresowały się właśnie jedną częścią mojego mikrofonu, ponieważ ja mam składany taki mikrofon, składa się z wielu części i po prostu go rozparcelowuję na poszczególne części, żeby łatwiej było go spakować. No i właśnie jest tam jedno takie koło metalowe, bardzo ciężkie, i to ich zainteresowało, więc musiałam wyciągnąć, pokazać. Ci Państwo pytali się mnie, czy, nie, czy jestem youtuberką, wyżej nie, że podcasterką, ale no nie do końca chyba zrozumieli, co to znaczy, czym są podcasty, ale nawet nie wiem, się bawili, śpiewali sobie do tego mikrofonu, więc było zabawnie, ale tak, właśnie sprzęt mam ze sobą i będę planowała po prostu, będę dalej nagrywała. Mam nadzieję, że już po prostu na bieżąco będę się z Wami dzielić rozmowami z ciekawymi gośćmi, ale też właśnie czasami takimi odcinkami solowymi. Oprócz Instagrama i podcastu, myślę, że może też będę coś nagrywać na TikToka. Zobaczymy, może po prostu też te same filmiki będę wrzucać na obie te platformy. I myślę, że też za jakiś czas może będę rozglądać się za jakąś mm, pracą zdalną na zlecenie, żeby wiadomo, Czym się też zająć, mieć dodatkowy zarobek, bo ja oczywiście mam oszczędności. Przygotowałam się na tą podróż, ale wiadomo, że też nie chciałabym, nie wiadomo ile z nich skorzystać, ale też się nie przyjmuję, bo teraz jest no, duża inflacja, więc przynajmniej nie będą te pieniądze tracić wartości, tylko będę je po prostu wydawać na spełnianie marzeń, realizację swoich. Planów. No, i póki co to myślę, że są takie najważniejsze kwestie. Może też dodam tylko, że też zastanawiamy się nad formatem tego podcastu, i myślę, że może za jakiś czas wprowadzę pewne zmiany. Nie będę oczywiście zamykać podcastu, bo nagrywanie bardzo mi sprawia przyjemność i to jest taka moja rzecz, którą jakby w stu procentach prowadzę. To ja decyduję, jakie są tematy, jakich gości zapraszam. Oczywiście to też zależy od gości, muszą się zgodzić. Ale, ale na pewno to jest fajne, że jestem swoją własną szefową i dalej chcę to kontynuować. Tak jak mówię, może troszkę zmienię Tematykę, w sensie bardziej ją trochę rozszerzę, już mniej więcej mam kierunek, ale po prostu muszę się nad tym zastanowić i zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądało. I co? Myślę, że na razie to wszystko. Tak jak wspominałam wcześniej, zachęcam do śledzenia mojego Instagrama o nazwie przygotowania, bo tam będę po prostu dzielić się swoimi wrażeniami z podróży, będę pokazywać, jak podróżuję, gdzie się zatrzymuję, co jem, i tutaj właśnie też chciałabym też się skupić na aspekcie weganizmu, i na Instagramie będę pokazywać, gdzie jem, w jakich restauracjach, co jem, i też będę próbowała szukać produktów wegańskich w różnych supermarketach i sklepach, akurat teraz tureckich, ale Chciałabym to też potem rozszerzyć. Jak będę podróżować do innych krajów, to będę je wyszukiwać, bo to zawsze myślę, że może być przydatne dla osób, które są na takiej diecie. I też to jest fajny taki moment, szansa na to, żeby porównać takie zasoby produktowe w Polsce i w innych krajach, bo póki co Polska plasuje się na czele wszystkich krajów, które zwiedziłam, właśnie pod kątem weganizmu. Ale zobaczymy. Jak to będzie, jestem po pierwszych zakupach w tureckim supermarkecie i powiem, że nie było łatwo znaleźć coś wegańskiego, ale też udało mi się znaleźć restaurację z trzema wegańskimi pozycjami, więc wczoraj się, wczoraj się najadłam. Na dzisiaj będę po prostu szukać już bardziej lokalnego miejsca, bo to była taka powiedzmy restauracja z wyższej półki bardziej elegancka, ale Dzisiaj moim celem jest właśnie znalezienie czegoś smacznego i lokalnego, ale zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Póki co, dziękuję za wysłuchanie mojego słowotoku, mojej solowej, mojego solowego odcinka. I mam nadzieję, że będziecie dalej słuchać mojego podcastu, czekać na kolejnych gości i gościnie oraz śledzić. Moje podróże i przygody na Instagramie i może TikToku. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia już w następnym odcinku. Pa